No i moi drodzy, kilka przygodowych cen chciałem wam pokazać. I zobaczcie, na co natrafiłem. Cydr lubelski w Wenezueli. Moi drodzy, wybaczcie za taki chaos. Na początku miał być to odcinek o cenach i o całym pobycie w Wenezueli. Jaki był piękny, a zostałem przedymany, słuchajcie, na jedzenie. 3,99, 4,49. Naprawdę ceny są kosmiczne niektórych produktów. Witam serdecznie, moi drodzy, to co się stało teraz, to jest żart, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem w moim życiu. Wsiądę w autobus, jadę pod chatę, albo dobra, przejdę się, wam wszystko powiem, ale jaja. Napisała do mnie dziewczyna na Tinderze, a pani lekarz, czy pójdziemy na obiad. Powiedziałem, że spoko, nie ma najmniejszego problemu i ustawiłem się z nimi, czy z nią i z jej koleżanką, ponieważ powiedziała, że będzie z koleżanką, że to nie problem. Mówię, dobra, spoko, nie ma najmniejszego problemu. Mówię, możemy pójść sobie na spacer, czy tam coś wszamać. Moi drodzy, wybaczcie za taki chaos. Na początku miał być to odcinek o cenach i o całym pobycie w Wenezueli. Jaki był piękny, a zostałem przedymany, słuchajcie, na jedzenie. Nie do wiary. Zapraszam do oglądania, mordeczki. Więc jeszcze raz na spokojnie, umówiłem się z dziewczynami tutaj. Dziewczyna napisała na Tinderze, że chciałaby coś zjeść. Powiedziałem, że nie ma problemu. Tutaj wiadomo, trzeba zapłacić za osobę, z którą się idzie. Właśnie o tym chciałem poruszyć ten film, że tutaj po prostu jak się z kimś idzie na kolację czy na obiad, to się po prostu płaci za kobietę. Kobiety tego oczekują. I mówię, dobra, nie ma z tym problemu, ale wzięła koleżankę, chciała, żebym zapłacił za koleżankę. Powiedziałem, że nie mam tyle siana i faktycznie, słuchajcie, no nie miałem tyle hajsu przy sobie, żeby zapłacić za dwie osoby. I po wszystkim one wyszły z knajpy, udawały, paliły głupa, że wszystko jest okej. Powiedziały, że pracują w szpitalu, że studiowały tam 7 lat medycynę, bla bla bla. Wyszły, słuchajcie, z knajpy i powiedziały, że muszą iść i poszły w drugą stronę. Także ogólnie cały pobyt w Wenezueli, słuchajcie, idealny. I teraz się na końcu zesrało, ale jajce. Ostatnio, moi drodzy, miałem podobną sytuację w Kanadzie. Poszedłem sobie na kolację z dziewczyną, ale ona nie chciała nic jeść, nic nie zamówiła. Po prostu nie było, jakby wiecie, żadnego klimatu między nami, nie było żadnej koneksji, nie było nic, więc po prostu odprowadziłem ją do chaty i poszedłem w swoją stronę. Ale tak, żeby zapłacić za kogoś za jedzenie i żeby osoba wyszła, to słuchajcie, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem. Także, moi drodzy, uważajcie na wenezuelskie dziewczyny, słuchajcie, 10 dni bez żadnego problemu tutaj w Wenezueli. Ostatni, słuchajcie, dzień, bo ja jutro wyjeżdżam przerobiony na 6 dolarów, moi drodzy, mocno, mocno jest. Tu nie chodzi o hajs, ale słuchajcie, o sam fakt, że ja musiałem tutaj iść 30 minut się fatygować, żeby zjeść żarcie i żeby one sobie, słuchajcie, poszły, no to są jakieś jajca, no ale nic, słuchajcie, porozmawiamy dzisiaj troszkę o cenach właśnie i o tym, co się dzieje. Kiedy? Komu? Kiedy? Bien. De Polonia. Komu? Si, obvio. Czekajcie. Moi drodzy, zdjęcie rodzinne. Zatem teraz troszkę, moi drodzy, będzie o cenach, o kosztach życia w Wenezueli. Idziemy do jednego z większych marketów, który nazywa się Gama, aby pokazać wam ceny. Zatem, moi drodzy, jestem po 10 nocach tutaj w Wenezueli i dostałem mnóstwo wiadomości na Instagramie, żeby zrobić wam odcinek o cenach. Jak to teraz wygląda na chwilę obecną w Wenezueli? No i nie chciałem robić pierwszego dnia po przyjeździe, bo jeszcze nie wiedziałem dokładnie, jak to tutaj, słuchajcie, wszystko funkcjonuje. Zaraz będziemy w dużym sklepie, który nazywa się Gama. No i na spokojnie mówimy transport, a jeździłem, słuchajcie, metrem, autobusami miejskimi, autobusami poza, takimi podmiejskimi, pozamiejskimi, z miasta do miasta, autem i no w sumie chyba każdym możliwym transportem, jaki tutaj występuje. I czułem się bezpiecznie, to jest też ważna
ważna rzecz moim zdaniem, żeby powiedzieć, ale na pewno trzeba uważać na Tindera, bo słuchajcie, będąc w Walencji, kilka osób powiedziało mi, że w niektórych miejscach może być niebezpiecznie, mogą was okraść, mogą wam coś rzucić do drinka, nie zawsze, ale jest takie, słuchajcie, prawdopodobieństwo. Po pierwsze, jeśli chodzi o noclegi, nie jest, słuchajcie, najtaniej. Najtańszy hostel tutaj jest w Caracas, kosztuje $20, nazywa się El Sofa, ale prywatne pokoje, jak trzeba bym powiedział, żygnąć $50-$60, więc najtaniej nie jest. W niektórych miejscowościach też nie funkcjonuje dobrze booking, na przykład Ciciriewicze, jest tak, że przyjeżdżacie, tak jak u nas nad Polskim Morzem, przyjeżdżacie i stoją ludzie i tam mówią, a wolne kwatery. To funkcjonuje w niektórych miejscowościach nadmorskich właśnie w ten sposób. Jeśli chodzi o jedzenie oraz zarobki, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, chciałbym tu się bardziej rozwinąć. Oficjalnie wynagrodzenie to około niby $4-5, jak mówi Google, słuchajcie. Jeżeli chodzi o, tak powiem, faktycznie jak to wygląda, no to około 50, 70, 80, w zależności w jakiej branży, plus dostaje się tak zwane te klapy, czyli taką paczkę żywnościową, tam jest chyba ryż, makaron, mąka, takie podstawowe produkty, ketchup, cukier, plus dostaje się bony na jedzenie i oczywiście każdy, kto ma własny biznes, zarabia więcej, tutaj już jest dolaryzacja, zarabia się w dolarach, w sensie no wszędzie już się płaci, tutaj też w dolarach. Co do kart zagranicznych, moi drodzy, można płacić kartami zagranicznymi, ale na przykład mój Revolut nie działa. Dowiedziałem się, że ciężko tu jest z Revolutem i nie śmiga w Wenezueli. Ja nie mogłem płacić, więc bierzcie ze sobą gotowe dolary amerykańskie. No i moi drodzy, kilka przygodowych cen chciałem wam pokazać. I zobaczcie, na co natrafiłem. Cydr lubelski w Wenezueli. Niebywałe. Coś takiego można znaleźć tutaj w Wenezueli, zobaczcie. Ale nie wiem, ile kosztuje, bo to chyba nie jest napisane. Coca-Cola, Red Bull Cola, Frescolita sin calorias, to nie to, słuchajcie. Nie wiem, ile kosztuje cypr lubelski, ale jest z Wenezueli. No i dobra, przykładowe ceny, to wszystko jest, słuchajcie, w dolarach amerykańskich. Napój Prime, $4.55, $20 za sztukę, $1.59, to są dolary amerykańskie, pamiętajcie, jabłka, kosmiczne ceny, $3.63, i ktoś powie, tutaj turyści kupują, tu nie ma turystów, to jest sklep na Zadupiu, market na Zadupiu, to są lokalni turystów, tak jak spotkać, co chodzi, to jest naprawdę ciężko, patrzcie, Lipton, 20 prawie złotych, właśnie 16-17 złotych kosztuje Lipton. Naprawdę niektóre ceny są kosmiczne, ale przejdźmy do produktów, że tak powiem, ważnych, jeżeli chodzi o jedzenie, no bo nie trzeba kupować coli czy innych produktów na co dzień, tak? Tutaj, słuchajcie, awokado, $6.59 za kilogram, papryka $2.59 za kilogram, czambur, słuchaj, czambur to banany, $1.15 za kilogram, chleb, patrzcie na to, $3.99, $4.49, naprawdę ceny są kosmiczne niektórych produktów, więc ja jestem po prostu w szoku, że niektórzy sobie, że tak powiem, dają tutaj radę, bo tu jest drożej o wiele jak w Polsce, a zarabia się o wiele mniej jak w Polsce. Ceny jogurtu to jest kosmos, taki mały jogurcik, malutki, 120 gramów, 12 zeta, tu jest taki nieco lepszy, 16 zeta, patrzcie, tu jest, nie wiem, o co chodzi, Marta jogurt Prime, 700 gramów, to nie jest ten, $15, to jest 60 zł za jogurt, to nie jest ten, Marta Deli, to jest po prostu źle przyklejone, to jest to, tak czy siak, 60 zł za taki jogurt, to jest, moi drodzy, rzeźnia, makarony, czyli produkty, że tak powiem, pierwsze potrzeby, $1.50, $1.80, $3, różne ceny, ale nie jest najtaniej, ryż,
$1.69, $1.39, $1.89, fasolka, popularne, frijoles, 2.35, 10 zł, 1.25, 5 zł, nie jest najtaniej, moi drodzy, olej, oliwa, $22, $30, $120, ja pierdykam, no jest kosmos, tutaj oliwa też, $31, olej kokosowy, $40, $100, rzeźnia, co, moi drodzy, to jest jeden z takich tańszych sklepów tutaj w Wenezueli. 5-litrowa woda, prawie 20 zł. Patrzcie, 4,79, 4,29, 4,38, 5,29. To jest w ogóle jakiś kosmos. No i moi drodzy, wstałem. Za parę godzin mam lot tutaj z Wenezueli. Chciałbym zrobić taki krótki, można powiedzieć, podsumowujący kącik tutaj na tym filmie. Ciekawostka, jeszcze co mi się przypomniało. Słuchajcie, po tej nieudanej sytuacji z tymi dziewczynami, jak, tak powiem, poirytowany całą sytuacją, wychodziłem stamtąd, z tego lokalu, jak one poszły, to słuchajcie, przede mną ukazał się lokal, który nazywał się Suki. Także słuchajcie, moi drodzy, nie ma przypadków. Dziewczyny nie były dobrymi, że tak powiem, dziewczynami. Czy przypadek, że taki sklep spotkałem na swojej drodze? Nie sądzę, siadam i powiem wam kilka słów właśnie odnośnie tutaj cen, ile potrzebujecie pieniędzy, żeby przyjechać do Wenezueli. Zatem, jeżeli chcielibyście jakikolwiek nocleg, myślę, że musicie liczyć tak minimum od 30 do 50 dolarów za dzień. Mówię, hosteli to jest za wiele, nie ma, głównie są to hotele w różnych miejscowościach. Jeździłem każdym możliwym środkiem transportu, czułem się bezpiecznie. Transport miejski jest w miarę tani. W wielu miejscach trzeba, słuchajcie, zorganizować sobie tour. Głównie można to ogarnąć w hostelach. I sprawa ważna, będzie mnóstwo pytań: Piotr, czemu nie pojechałeś na Salto Angel? Teraz jest sezon suchy tam na południu, gdzie jest Salto Angel. I powiedzieli mi, że po pierwsze nie ma ludzi, żeby jechać, a po drugie nie opłaca się, bo ten strumień wody z tego wodospadu nie robi w ogóle takiego wrażenia, no bo jest pora sucha. Tam trzeba jechać w sezonie, że tak powiem, kiedy jest, wiecie, kiedy ten deszcz tam daje czasami i to naprawdę robi wrażenie. Swoją drogą Salto Angel, żeby pojechać na 3 dni, kosztuje mniej więcej 1000 do 1600 dolarów, zależy w jakich chcielibyście spać warunkach, więc kupa kasy, 6000 zł, żeby tylko i wyłącznie pojechać na Salto Angel, czyli na najwyższy wodospad świata. Wcześniej było taniej, wiadomo, inflacja to jest kosmiczna. Druga sprawa, czemu nie pojechałem na jakąś margaritę? Nie wiem, na margaritę sobie można pojechać z Warszawy z wycieczką Rainbow. Ja nie chciałem jechać na takie turystyczne miejsca, które wy sobie możecie pojechać na przykład z wycieczką, no bo ja stwierdziłem, że nie podjadę do Wenezueli, żeby siedzieć w resorcie na przykład. Wolałem spędzić czas, że tak powiem, z wenezuelską rodziną. Czułem się bardzo dobrze, naprawdę zaopiekowali się mną, więc jestem wdzięczny jeszcze raz. Dzięki Iza, dzięki Marek i bardzo, 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 bardzo było fajnie. Mówię, przygotujcie się, że nie będzie tanio, bo to jedzenie w knajpach, czasami możecie znaleźć hamburgera za dolara, czy za dwa, czy za trzy na ulicy, ale jak dostaniecie srania, to, że tak powiem, to już nie jest mój problem. Normalne obiady w knajpach są tak 5-10 dolarów, w zależności w jakiej okolicy. Wiadomo, czym bliżej centrum, tym jest taniej, czym bardziej, że tak powiem, takie bardziej fancy dzielnice, to wszystko będzie oczywiście droższe. Tutaj mamy Chińczyka, $11 kosztuje, ale ogromna porcja. Woda też jest bardzo droga. Często małe butelki kosztują gdzieś w sklepach $1.50, zależy gdzie, fiecierewicze, czasami nawet 2.50. Wieczorami się zamykały na przykład różnego rodzaju sklepy i była otwarta tylko jakaś tam apteka, która sprzedawała rzeczy. Kosmiczne ceny, $2.50 za butelkę wody, to jest w ogóle absurd. 5-litrowa butelka wody w markecie od 3 do 5 dolarów. To jest w ogóle, ceny są naprawdę zabójcze, więc mówię, nie wiem kogo stać, ale sporo ludzi, którzy gdzieś tam, mówię, pracują zdalnie, zarabiają pieniądze z zewnątrz, stać ich, ale to tak czy siak są, słuchajcie, ceny mocno, bym powiedział, europejskie, nawet amerykańskie, żeby pójść do knajpy na obiad 15, 16, 18 dolarów. Tutaj u Chińczyka, ja mówię, ja płaciłem 11 za kombo, czyli tak jakby najtańsze jedzenie, ale jeżeli chcielibyście coś z karty wziąć, to już trzeba zapłacić 14-15.
Ja słuchajcie, tyle płaciłem w Chicago, w Nowym Jorku za obiad na przykład w knajpach, 10, 12, 13 dolarów, więc Wenezuela jest droga, nawet jeżeli ma się pieniądze, to i tak jest droga, no bo tutaj najtaniej nie jest. Faktycznie tanio jest kupić teraz mieszkanie, to jest w ogóle obłęd, pokazywałem w poprzednim odcinku. 16 tysięcy dolarów, 20 tysięcy dolarów, 30 tysięcy dolarów, naprawdę dobre mieszkania na strzeżonych osiedlach z ochroną, z basenem, ze wszystkim. Wynajem mieszkania na miesiąc również jest tani, jeżeli będziecie sobie na dłużej, na przykład 300 dolarów na miesiąc, 200 dolarów na miesiąc można wziąć spokojnie mieszkanie, a hotel na dobę czasami kosztuje 100-150, więc tutaj ta rozbieżność jest ogromna, jest bardzo, jest to totalnie, słuchajcie, skrajne, wiecie, bardzo dużo biednych ludzi i jakiś tam procent ludzi bardzo cholernie bogatych, aż nie chciałem używać brzydkiego słowa, którzy przypływali na to Cayo Sombrero jachtami za grube setki tysięcy dolarów. I dziewczyny, słuchajcie, wszystkie z porobionymi pośladkami, cyckami, porobione, naprawdę mnóstwo operacji plastycznych. Czym droższy jacht, tym więcej było, że tak powiem, zwariowanych dziewczyn. Kosmos. No, czasami było tak, że był jeden koleś albo dwóch koleś, na przykład było 10 dziewczyn. No nie? Często jest tak, że jedna koleżanka bierze kolejną koleżankę i one muszą, że tak powiem, pokazać się ładnie, że warto było je wziąć, wiecie, na social media, żeby ci kolesie mogli powstawać sobie relacje. Mówię, ale to jest ogromna rozbieżność pomiędzy klasą bardzo biedną, a klasą bardzo bogatą, niemalże nie ma klasy średniej, więc no w wielu krajach coś takiego można zauważyć. I tutaj właśnie w Wenezueli również. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mówię, ja czułem się dobrze, nie czułem się ani razu, że tak powiem, niekomfortowo. Raz, mówię, była sytuacja, kiedy podjechał do mnie koleś, ja nie byłem przekonany, czy on chciał mnie przerobić, czy nie. Moi znajomi wyszli z rogu, on taki trochę był, nie wiadomo, że tak powiem, nie wie, co zrobić. I mój znajomy Brazylijczyk, a oni się znają, że tak powiem, wiedzą, kto kiedy chce kto kogoś przerobić, powiedział mi, że też według niego on chciał mnie możliwe, że przerobić. Ale to nic pewnego, nic mi się, słuchajcie, nie stało, oprócz straconych 6 dolarów, słuchajcie, na obiad i czasu, żeby tam pójść do tej knajpy z tą pastą. Co jeszcze? Revolut nie działa, słuchajcie. Mówiłem w pierwszym odcinku, że jeszcze nie testowałem karty, ale Revolut to nie działa. Nie można płacić Revolutem, jak próbuję płacić, zachowuje mi błąd na aplikacji, ale Wise, czyli takie jak Revolut i Revolut nie działają, ale inne karty, podobno normalne, zagraniczne, trybią i nie wolno wypłacić tutaj dolarów z bankomatu, więc przywieźcie ze sobą dolary. I też tu mi goście mówił w hostelu, że jeżeli chcielibyście na przykład tym nie WeTransferem, money transfer, jak to się nazywa, Western Union wysłać sobie pieniądze, to musi być chyba ktoś z wenezuelskim adresem czy z wenezuelskim nazwiskiem, coś takiego, w sensie ID chyba musi pokazać, żeby wysłać wam pieniądze, żebyście wy mogli te pieniądze wziąć, czy coś takiego, czy na wasze, czy na wenezuelskie ID musi to zostać wysłane, coś takiego, nie zrozumiałem do końca. Ale jeżeli jedziecie do Wenezueli, weźcie ze sobą zapas gotówki, bo te pieniądze idą. Jakiekolwiek pierdoły czasami, gdzieś chcecie sobie kupić na ulicy czy coś. Jest tak, że będzie 5 dolarów, a jest tak, że będzie 20. Jakieś ceviche na przykład na wyspach czy coś, 20, 30, 50, tak o te pieniądze idą. Więc weźcie ze sobą zapas gotówki w dolarach amerykańskich. I co ważne, w małych nominałach, czyli jedynki, piątki, dziesiątki, dwudziestki. Nie bierzcie pięćdziesiątek, nie bierzcie setek. To nie jest Azja. Tutaj, że tak powiem, jak płacicie setką, pięćdziesiątką, czasami nawet dwudziestką, to was pytają, czy macie tak zwany pagomobil, czyli oni wam wyślą pieniądze na wasz jakby telefon, na wasz numer konta, którego no nie macie, nie jesteście Wenezuelczykami. Więc tak to wygląda. No i co, słuchajcie, 10 pięknych dni, naprawdę rewelacyjna Wenezuela. Wydaje mi się, że będę musiał przyjechać jeszcze raz w tym lepszym sezonie, kiedy będzie tej wody więcej, kiedy będzie można pojechać na Roraima, kiedy będzie można pojechać spokojnie sobie na Salto Angel, na mnóstwo innych atrakcji. Dużo czasu będzie potrzebowali Wenezueli, żeby ją zwiedzić. Myślę, że spokojnie tak 3 tygodnie to jest w ogóle minimum. Ja spędziłem 10 dni i powiem wam, tu 2 noce w Chichiriviche, tu 2 noce w Walencji, tutaj coś tam w Caracas, pach, wiecie, po przyjeździe chciałem zobaczyć trochę Caracas, przed lotem też musiałem tu przyjechać, więc ten czas ucieka za każdym razem, jak gdzieś będziecie jechać dalej, potrzeba kilka minimum nocy na takie wycieczki, bo to się z reguły leci gdzieś na przykład samolotem i tam trzeba nocować na przykład kilka dni. No nic,
Myślę, że to wystarczy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, taki troszkę mówię zwariowany. Pokazałem wam ceny, wiecie na czym stoicie, wiecie jak to wygląda w Wenezueli. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli przyjdzie subskrypcję, łapkę do góry i co? Ja, słuchajcie, zawijam się, uciekam na samolot. Trzymajcie kciuki. Wenezuela, ostatni, słuchajcie, kraj w Ameryce Południowej na lądzie. Odbębniony, lecimy teraz w stronę centralną. Jeden kraj, w którym jeszcze nie było. Do zobaczenia, hej!